Za nami kolejna edycja rodzinnego rajdu rowerowego. Dużo osób zainteresowało się tą nową odsłoną wydarzenia. Tak, nadspodziewanie dużo. No, zacznijmy od tego, że wiadomo, rajd był specyficzny, miał swoją bardzo specjalną odsłonę ze względu na sytuację epidemiczną. Dlatego też w tym roku postanowiliśmy zmienić nieco formułę rajdu, ponieważ ostatnio mieliśmy ponad 1000 uczestników, więc takiej ilości rowerzystów nie mogliśmy zgromadzić w jednym miejscu. Dlatego postanowiliśmy, że wszyscy, którzy będą mieli chęć, będą przejeżdżali trasę indywidualnie. Ta trasa została wyznaczona na początku sierpnia i praktycznie cały sierpień można było tą trasę przejeżdżać i warunkiem uczestnictwa w rajdzie było stworzenie takiej mini relacji z zaznaczeniem specjalnych punktów kontrolnych, które zostały podane wszystkim do wiadomości. Powiedział Pan, że dużo uczestników zainteresowało się tą nową formułą. Tak naprawdę ilu rowerzystów przejechało trasę rajdu? No, dużo to jest pojęcie względne. Tak jak wspomniałem wcześniej, w ubiegłym roku ponad 1000, w tym roku ponad setka. Około 130 osób wzięło udział w tym rajdzie. Dla mnie, ze względu na specyfikę rajdu, jest to bardzo duża ilość, tym bardziej, że nic nie wspominaliśmy o nagrodach. Owszem, w regulaminie jest zapis, że najlepsza relacja zostanie nagrodzona. Natomiast nic nie ma o rodzaju nagrody, jaka to będzie nagroda, jakiej wartości. Także praktycznie w rajdzie wzięły udział te osoby, które lubią jeździć na rowerze po prostu. Jak wyglądała trasa tegorocznego rajdu rowerowego? Do tej trasy przymierzaliśmy się już od dawna i tak naprawdę chciałem, żeby ta trasa była w tym roku dostępna dla tego 1000 rowerzystów, którzy przyjeżdżają na rajd co roku. Ze względu na specyfikę już nie określaliśmy miejsca startu. Start z dowolnego miejsca w Rawie Mazowieckiej. I tu muszę podkreślić, że kilku uczestników było spoza Rawy, więc albo musieli dojechać do Rawy samochodem, bądź też wsiadali na rower, tak jak jeden z uczestników, który, żeby przejechać rajd przejechał w sumie ponad 50 km, bo dojechał do Rawy na rowerze, wystartował i pokonał trasę rajdu. Już wracam do trasy, czyli tak, Rawa Mazowiecka, Kurzeszyn, Rosocha Stara, później do drogą polną do Skoczykłód, ze Skoczykłód właśnie tutaj wśród tych wiatraków, na tle których w tej chwili stoimy, do Rawy Mazowieckiej. Wyjeżdżamy przy trasie z Rawy Mazowieckiej do Łodzi, przecinamy tą trasę, zjeżdżamy ulicą kolejową do parku, przez park nad zalew i tam tradycyjnie przy hali sportowej OSIR zakończenie rajdu. Ile kilometrów liczyła tegoroczna trasa? Około 30 kilometrów z tych relacji, które do nas spłynęły. Jednym wychodziło 28, innym 30, ale to jest specyfika urządzeń pomiarowych, także nie ma to najmniejszego znaczenia. Wszyscy na pewno pokonali trasę w całości. W tym roku również w rajdzie brały udział maluchy, czyli ci najmłodsi? Brały udział małe dzieci, ale może nie aż tak małe, jak biorą w tym dużym rajdzie grupowym, ale było kilkoro dzieciaków, które przejechały na małych rowerkach całą trasę wraz ze swoimi rodzicami. To, że rajd zmienił trochę swoją formułę, nie oznacza, że nie będzie uroczystego zakończenia. Na kiedy jest planowane? No, ze względu na to, że tych uczestników było około 130, postanowiliśmy zrobić uroczyste zakończenie, podsumowanie tegorocznego rajdu, które odbędzie się 12 października na sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury o godzinie 17. Tam wszyscy rajdowicze otrzymają pamiątkowe koszulki. No naprawdę, te koszulki mają swoją wartość, bo to rajd specyficzny, 20, bardzo specyficzny, więc myślę, że pamiątka będzie bardzo fajna. No i oczywiście, tak jak jest w regulaminie zapisane, najlepsza relacja z rajdu zostanie nagrodzona. Mamy również swojego, powiem nieładnie, typa na nagrodę specjalną. No i oczywiście, jak jest rajd, musi być konkurs, czyli przeprowadzimy konkurs pośród wszystkich uczestników i każdy będzie miał szansę zdobyć jakąś nagrodę w postaci sprzętu sportowego. No nie ukrywam, że przymierzamy się również do kupna kilku rowerów. Było kilku pesymistów, którzy głośno wypowiadali się, że taka formuła rajdu się nie sprawdzi. Już teraz po zakończeniu rajdu można powiedzieć, że chyba się mylili.
No na pewno się mylili. Nie chciałbym tu o tych pesymistach wspominać, bo to nieważne. Nie mieli po prostu racji. Najważniejsze, dla mnie najważniejsze jest to, że ludzie mimo tego, że no nie było tych nagród, wsiedli na rowery, potrafili się skrzyknąć wśród swoich znajomych, wśród najbliższej rodziny, wsiąść na rowery i pokonać trasę rajdu bez względu na warunki atmosferyczne, bo tak jak powiedziałem, tą najliczniejszą grupę spotkał wielki deszcz i inne osoby też miały ciekawe przygody związane z pogodą, także no najważniejsze to, że chciało im się chcieć.